wyglądam, jakbym był w jakimś buszu, a to jednak nie jest busz. Znalazłem naprawdę przepiękne miejsce. Jest to rezydencja milionera. A teraz udamy się do środka. Chodźcie. Najpierw jednak muszę znaleźć jakieś wejście. Wiem, że gdzieś tutaj jest. Jednak trzeba będzie poszukać, bo ta posiadłość jest naprawdę bardzo duża. Poszukam sobie wejścia i widzimy się w środku. Po chwili udało mi się wejść do środka i jestem w szoku. Willa jest przepiękna. Zobaczcie sami. Ktoś ma ochotę na kawę? Tu zostało praktycznie wszystko, także to jest przepiękne miejsce. Zobaczcie ten żelandę. Jest tutaj bardzo dużo zabawek dla dzieci. O Boże, zobaczcie to. Barek wypełniony po brzegi alkoholem. Pozostały tu piękne, stylowe meble. I bardzo dużo kieliszków z kryształu. Nawet paszport jest. Jakby naszykowane do obiadu. Tak naprawdę to nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło i dlaczego opuścili cały majątek swój. Nie wiem.
Zobaczcie łazienkę. Jestem po prostu w szoku. Nigdy nie byłem w takim miejscu jeszcze. Zamożni właściciele rezydencji posiadali nawet własne solarium.
O, fuck. Tego się nie spodziewałem. Wejdziemy jeszcze do piwnicy. Nie wierzę. Tu praktycznie wszystko zostało. Zobaczcie, nawet jest tutaj mini siłownia. Cały atlas. Kosiareczka, też całkiem fajna, bardzo stara, piłkarzyki, jakby się ktoś nudził. Ja się już żegnam z wami i do zobaczenia za tydzień w piątek, jak zwykle o godzinie 20. I nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i nacisnąć dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco.